kardynała Lubinowicza, metropolita wrocławskiego. Jest to szczególny moment dla naszej gminy, dla nas Polaków. Panie premierze, czcigodni, szanowni goście przybyli na dzisiejszą uroczystość na czas modlitwy i refleksji. Stara egipska legenda mówi o Feniksie, który spalony w ogniu, dzięki mocom bogów ożył z popiołów do nowej egzystencji. Synagoga pod Białym Bocianem, świątynia Boga Wszechmogącego, wiekuistego Abraham, na nowo wraca do życia, dźwignięta niemal z popiołów, zniszczenia, proszę mi wybaczyć ten nieparlamentarny zwrot, z głupoty. To bardzo pięknie, że ludzka miłość do wiary ojców i do tych świętych murów, gdzie od roku 1829 było to miejsce modlitwy, gdzie słowami psalmów i tekstami Biblii wielbiono wiekuistego. Gratuluję gminie wyznaniowej żydowskiej we Wrocławiu, że bracia nasi uratowaliście dla nas, ale i dla nas miejsce święte i wierzę, że przywrócono zostanie świetność tej synagogi. Naszemu pokoleniu przypadnie ten zaszczyt. Tylu znakomitych gości przybyło na smutne 60-lecie Nocy Kryształowej, o czym tak głęboko mówił pan premier, aby pokazać Bogu i ludziom, że jesteśmy po stronie sprawiedliwości, po stronie szacunku do każdego człowieka, jego światopoglądu, że każda świątynia powinna być otoczona szacunkiem i czcią, bo w niej spotyka się człowiek z Bogiem Wszechmogącym. Niech wzór Wrocławia, gdzie powstała dzielnica wzajemnego szacunku, znajduje w Polsce i na świecie wielu naszych rodziców. Szalom. Eminenz, Herr Vorsitzender der jüdischen Gemeinschaft Breslau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Szanowny Panie Premierze, Eminencjo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Als Botschafter des wiedervereinigten Deutschlands in der unabhängigen und demokratischen Republik Polen verneige ich mich in Trauer und in Scham vor den Opfern der Reichskristallnacht. Chylę czoło przede wszystkim przed tymi starymi Breslauerami, którzy pomimo tego, przez co musieli przejść w przeszłości, znaleźli w sobie tyle siły, żeby przyjść dziś i być wśród nas. Vor drei Tagen hatte ich die Gelegenheit, Bundeskanzler Schröder, der sich auf Einladung des polnischen Ministerpräsidenten in Polen aufgehalten hat, über diese Veranstaltung heute hier zu berichten. Ale widać to również przy grobie Ferdynanda Lassala, założyciela niemieckiej socjaldemokracji, największej, najstarszej demokratycznej partii Niemiec, która dzisiaj w naszym kraju też odgrywa jakieś znaczenie. Również ta świątynia jest świadkiem historii niemiecko-żydowskiej. Der Architekt dieser Synagoge war Langhans. Langhans, auch der Schöpfer des Brandenburger Tores in Berlin. Ich freue mich, und lassen Sie mich das zum Schluss erwähnen, dass
die jüdische Gemeinde Breslau wieder zu einer Zusammenarbeit mit Deutschland gefunden hat. Einer Zusammenarbeit, die sich auch in diesem Gebäude und an diesem Gebäude niederschlägt. Proszę Państwa, proszę mi pozwolić powiedzieć na zakończenie, że się bardzo cieszę, iż gmina żydowska w Wrocławiu znów odnalazła drogę do współpracy z Niemcami, którą widać również na przykładzie tej świątyni. Wir Deutsche freuen uns, wir sind stolz darauf, dass wir zu der Erhaltung und zum weiteren Wiederaufbau dieses Hauses einen nicht unerheblichen Beitrag leisten konnten und auch in Zukunft leisten wollen. My Niemcy jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy mieć swój niemały wkład w odtworzenie, odbudowę tej świątyni i że będziemy mogli to robić również w przyszłości. Ich wünsche der jüdischen Gemeinde Breslau für die weitere Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Ale przypomnijmy krótko, co znaczy dla nas, Żydów Wrocławskich, to miejsce. Synagoga, w której dzisiaj się modlimy, jest niemym, ale wiernym świadkiem naszych dziejów, dziejów gminy żydowskiej na Wrocławiu. Przeżywała chwilę swojej wspaniałości po powstaniu w 1829 roku. Jak już mówił pan premier, jak mówił pan ambasador, tutaj modli się wielcy ludzie. Edyta Stein ze swoimi rodzicami, Ferdinand Lassalle, ale także wielcy nobliści. Fritz Haber, Paul Ehrlich, Max Born. Ale też modlili się zwykli lekarze, krawcy, szewcy. O nich też pamiętam. Tutaj śpiewał wielki kantor Moritz Deutsch, którego wspaniałą muzykę śpiewa dzisiaj nasz chór, chór synagogi pod Białym Ocianem. Synagoga była też, o czym mówił pan premier, świadkiem czasów strasznych. W noc 9 na 10 listopada hordy nazistów zdewastowały i zbezcześciły to wnętrze, a modlących się tutaj poddano dotkliwym prześladowaniom. Pobliską synagogę, przy której otworzyliśmy dzisiaj wspaniały pomnik, spalono, a ruiny kazano rozebrać za pieniądze gminy żydowskiej. Nasuwa się pytanie dzisiaj, do kogo mamy zwrócić się o odszkodowanie należne z tytułu ubezpieczenia za wszystkie spalone synagogi. Hitler i jego hordy chciały zabić naród żydowski, a wraz z nim jego Boga. Miał one pogrzeb Sary i wysiłek jej męża Abrahama, aby wykupić na wieczność święte miejsce jej pochówku. Stąd Biblia i nasi rabini uczą nas, jak święta jest własność. Każdą własność należy zwrócić, tym bardziej zagrabioną. Obojętne, czy jest to własność polska, czy żydowska, komunalna, czy prywatna. Nie chodzi tutaj o budynki, czy puste place. Nam, Żydom, zagrabiono naszą świętą tradycję. Ten przybytek wiekulistego hańbiono właśnie po to, żeby stracił swoją świętość. By nigdy więcej nie chwalono w nim Boga. Gdzie są zagrabione swoje tory z tej arki? Gdzie są tysiące bibliotek pełne imion Bożych? Gdzie wyposażenie tych synagog? Jak przywrócić pamięć? I kto ją nam przywróci? To pytanie ciągle pozostaje bez odpowiedzi. Żydzi są częścią polskiej społeczności od ponad 800 lat. Bywało, że żyli obok tej społeczności, ale nigdy wbrew tej społeczności. Pan premier mówił także o naszym żydowskim udziale w tworzeniu naszej ojczyzny, naszego kraju, Polski.
Dzisiaj modlimy się w częściowo odremontowanej synagodze, a było to możliwe dzięki wielu szlachetnym osobom. Gdyż oni tutaj właśnie przywrócili imię Boże. Żyjemy tutaj w Polsce i z Polską wiążemy swoją przyszłość. Chcemy być normalnymi, równymi obywatelami Rzeczpospolitej. Ma to zapewnić ustawa o stosunku państwa do gmin żydowskich w Polsce. Ale ta ustawa, jeżeli będzie tylko martwą literą prawa, nie zapewni nam przyszłości. To po hebrajsku hadassah. A rdzeń słowa hebrajskiego jest taki sam jak słowa hesed, łaska, dobrodziejstwo. Za chwilę nasz chór odśpiewa pieśń. Avinu Malkeinu, Aser Imanu, Cedaka Bachesed. Ojcze i Królu nasz, Ojcze wszystkich ludzi, obdarz nas łaską, hesed, łaską i dobrodziejstwem, naszą żydowską gminę, cały dom Izraela, nasze miasto Wrocław i nasz kraj, Polska.
co już idziecie? Tylko no, ciało, że nie odbierają, że się możemy zbliżać.